Witam serdecznie, z tej strony Dominik z gospodarstwa Jasica. Dzisiaj biorę się tutaj za dokończenie tej rabaty, jeśli chodzi o tą tutaj pod orzechem. Zakupiłem już resztę tutaj roślin. Na początku wcześniej przekopałem tutaj ten teren pod rośliny, bo było wcześniej mokre, chciałem, żeby to wszystko, że tak powiem, wyschło. Teraz się wezmę za wyrównanie i za troszeczkę zniwelowanie terenu pod rabatę. Także później już jeszcze pokażę, co to mam za rośliny zakupione, jak i też już dalszy etap sadzenia i robienia tej rabaty. Zaraz wam pokażę, jakie te rośliny tutaj zakupiłem do tej rabaty. Jak miałem też jeszcze wcześniej, po części to jest rozciągnięcie tutaj tej jednej rabaty, całego tego ciągu i połączenie tej dalszej róż tutaj dodatkową przy ścianie. Także pokazuję teraz, jakie mam tutaj te rośliny zakupiłem. No tutaj mamy akurat róże, kupiłem bodajże 3 odmiany. Jedna jest zapachowa. Dalej mamy tutaj roślinę Diabolo, będzie pociągnięcie, tak tutaj dalej mam, wcześniej miałem tutaj tej rabaty. Dalej mamy tawułę, tak samo będzie rozciągnięta długi poziom, jeśli chodzi o wysokość tej rabaty. No i trzecia, tutaj tego nie mam, ale będę tutaj właśnie z ogródka brał, bo mi się ładnie to rozrosła dąbrówka. Na sam środek pójdzie krzewuszka, taka już ciemniejsza, bo ja mam tam posadzoną już dawno, jeszcze tata mi załatwił jasną, tu mam taką bardziej ciemniejszą. No i wcześniej tam w rogu, jak jest taka wnęka za krzewuszką, to tam miałem wcześniej tę lawendę i jakoś ta lawenda tam nie chciała w ogóle się przyjąć, więc sprawdzimy rozchodniki, dwa kupiłem, żeby tam jakoś to zagospodarować ten teren. I chyba tutaj więcej roślin nie będzie stąd. I jeszcze dodatkowo mam jedną roślinę, będzie tam przy różach posadzona. To będzie, tutaj taka roślina jest właśnie przy pomiędzy różami. Tego nie pamiętam, muszę to znaleźć. To tam też akurat jak będę tutaj wrzucał wzmianki, to pokażę, podam nazwy tych roślin. Krząka, cicho krząka, spadaj żuczku, spadaj żuczku, ja. No to jeszcze tutaj mam kolę do dokończenia tej rabaty. Dokończenie rabaty będzie w formie takiej półkola i kamieniami obłożonymi. Wziąłem matę, trzeba jakoś 3,20 metra. Długość wychodzi tutaj maty, bo tu jeszcze jest wcześniej, trzeba jeszcze dokończyć. To wychodzi mi około 7 metrów tutaj. Jeszcze dodatkowo tam z tyłu rabarba jeszcze będę zakrywał, żeby też nie zarastał. Także tutaj bierzemy się na razie do roboty. Także biorę się za
teraz biorę się teraz za rozkładanie włókniny. Miłość swą wyznałem, ty z żółćkiem nie zdradziłaś. Ja ci wtedy pokazałem, jaka jest. Ja już tutaj rozłożyłem tą matę. Trochę długo mi to zeszło, ale jakoś to wyszło. W miarę, bo tam dalej nie dam rady, bo jest ten brusz idzie, więc ciężko po niego już podejść. A ty, ile się dało radę tam wejść, to wszedłem. Teraz będę rozstawiał rośliny, tak jak powinno być. Także zobaczcie, jak to będzie to wyglądało, jak na razie jak rozstawię. Wziąłem już tutaj, zostawiłem już kwiaty tam, gdzie rośliny, gdzie powinny być. Kolega się już rozbija. Ewentualnie wjechał w ścianę stodowy z staczkami, ale zobaczymy. Więc to zostawiliśmy tutaj tą trzmielinę. Diabolo, tak, reszta tam była. Krzewuszka ta ciemniejsza jest od tyłu. Jako piąta roślina, jeśli chodzi o wyższe. Tutaj mamy róże. Z tej strony pójdą jeszcze, tak jak było tam na początku zrobione, dąbrówka, żeby ta najniższa od brzegu była roślina. I tutaj dam tą roślinę, co jest pomiędzy różą dane. A te rozchodniki poszły już tam, jak powiedziałem. Teraz będzie, mamy drugi dzień tego roboty robione, ponieważ wczoraj tylko 4 godziny to robiliśmy, więc trochę już ciemno się zrobiło. Na drugi dzień to już resztę zostawiłem na kolorowanie, bo już było za ciemno. Także posadzone już są róże. Nie pamiętam tej odmiany, zaraz tam, jak powiedziałem wczoraj, też wstawię zmiankę, jeśli chodzi o jak się ta roślina nazywa. Ta krzewuszka, ta ciemniejsza, jest już wsadzona tam na środku, znaczy tam w rogu. Diabolo, tak jak reszta była wcześniej posadzona, jest posadzona. I tabuła tak samo. I tak jak powiedziałem wcześniej, dąbrówkę tą niską dookoła, jako żeby zadalniło, bo od góry pójdzie bruszcz, który tak tam, jak widzimy, też będzie tak samo zagarnował od drugiej strony. Więc teraz zostało mi tylko tutaj zakolorowanie i
pokażę później efekt końcowy, jeszcze to muszę zamieść, żeby tej ziemi nie było, bo jeszcze wczoraj podawałem to całą, te wszystkie rośliny, żeby się przyjęły. Także bierę się za zamiatanie i za kolorowanie. Czasu tylko w bajkach masz. Ja to już wykorowałem, tylko trochę mam za mało tej kory, kupiłem, to jeszcze muszę dołączyć, kupić więcej tej kory, żeby to dokończyć tutaj dalej. Ładnie to wygląda, tylko jeszcze zostało mi przyciąć to róże, żeby bardziej się ukorzeniła. Roślinę to zostawię, bo żeby jak na razie to ładnie wyglądało. Później ewentualnie przytnę. I teraz już chyba będę kończył ten odcinek. Bo trochę materiału tego mam, więc wrzucę parę ujęć jeszcze z tego, jak to wyszło i kończę już na dzisiaj już ten odcinek. Do zobaczenia w naszym następnym odcinku. Na razie. Cześć.